Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na warsztaty wykonywania kalendarzy adwentowych, bo teraz jest czas adwentu i wszyscy oczekujemy na przyjście kogo, dziewczynki? Pana Boga, Pana Jezusa. Pana Jezusa, słuchajcie, witam Was wszystkich, nazywam się Katarzyna Dybka, a to są moje dzisiaj pomocnice, moje córki Marysia i Kinga. Moi drodzy, proszę tylko Was o sygnał zwrotny, czy mnie słychać. Bardzo Was witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy wszystko działa, bo wiecie, jak to z tymi sprzętami różnie bywa. Nauczanie zdalne, obciążenia internetu i tak dalej, i tak dalej. I czasami się zdarza, że ktoś mówi dużo, opowiada, a tak naprawdę to nic nie słychać. Zanim przystąpimy do wykonywania tego właściwego kalendarza, o którym myślę, że wszyscy już widzieli, wspominała Kinga. O, popatrzcie, pokażemy ten kalendarz. Wspominała w naszym filmiku zapraszającym Kinga. To jest ten właściwy kalendarz, który wykonamy dzisiaj w całości. To chciałybyśmy Wam zaprezentować również inną formę wykonania kalendarza. Za nami na ścianie, zobaczcie. Tutaj za nami na ścianie wisi kalendarz, który jest w kształcie choineczki. Nie widać trochę jego czubka. Może troszkę odsłonimy ekran, żeby wszyscy widzieli. To jest bardzo prosty w wykonaniu kalendarz, który tak naprawdę należy do mojego syna, bo przygotował go sobie do szkoły. Ale pomyślałyśmy tu z dziewczynami, że podzielimy się też, jak go wykonać. Szkielet ma wykonany nawet nie z patyków, tylko szkielet jest wykonany z kartonu, który przypomina troszeczkę choinkę. Od pnia roztaczają się tutaj 1, 2, 3, 4, 5, właściwie 6 gałązek. One są od najmniejszej do największej. Na nie przyklejone są karteczki białe. Kolor jest bez znaczenia, wszystko zależy od Waszej fantazji. Czerwono-biały. Czerwono-biały, taki polski ten kalendarz. Słuchajcie, na czerwonych karteczkach mniejszych napisane są cyferki od 1 do 24, dlatego że nasz czas kalendarza właśnie trwa tyle dni. Ozdobiony może być czy jakimiś kokardkami, czy my akurat tutaj mamy gwiazdeczki. Serduszkami. Serduszkami również. A jak się podniesie tą karteczkę, to w środku wypisane jest zadanie. Bo cała zabawa z tymi kalendarzami polega na tym, że one niekoniecznie muszą zawierać słodkie czekoladki, które czasami psują co? Zęby. Zęby i czasami o, co boli jeszcze, jak się za dużo naje słodyczy? Brzuch. Brzuch boli, no właśnie. Ale adwent jest czasem, żeby popracować nad swoim charakterem, żeby zmienić swoje różne takie przyzwyczajenia, które niekoniecznie są dobre. Dlatego warto przez te 24 dni, a czasem nawet dłużej, ćwiczyć swoje dobre strony. Moi drodzy, co będzie nam potrzebne do wykonania kalendarza, o którym wspominała Kinga? Pokażemy go jeszcze raz. Popatrzcie. My akurat wykonaliśmy sobie taki kalendarz, który ma nieco więcej niż 24 okienka, a właściwie szufladki, dlatego że chcemy świętować jeszcze już jak się zaczną święta. Tam zrobimy takie zadanie niespodzianki. Ale skupimy się na tym, żeby wykonać kalendarz, który przeznaczony będzie na 24 dni. Dlatego potrzebujemy 24 pudełeczka po zapałkach. Już Wam pokazuję. Już mamy. Mamy. Co zrobiliśmy z tymi zapałkami? Rzuciliśmy do takiego worka. Tak, żeby te pudełeczka były jakie, Marysiu, w środku? Puste. 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 Bo co, Marysia, będziemy wkładać do tych pudełeczek? Zadania. Takie karteczki. Takie karteczki. I napisane są zadania. Moja mama nam zawsze pisze w nocy, a my nie wiemy i nie podglądamy. Bo to ma być niespodzianka. Tak. Potrzebujemy również, zobaczcie, taki paseczek kartonu, który jest wycięty, ja już sobie przygotowałam go wcześniej, na szerokość właśnie tych pudełeczek od zapałek. I kiedy mamy już wycięty taki dużo dłuższy karton, właśnie taki pasek kartonowy, mniej więcej na środku wyznaczamy sobie takie pole, gdzie będziemy układać, akurat w tym wypadku, tak, pudełeczka, 6 pudełek od zapałek. Zanim
ja zabiorę się tutaj do wykonywania tego kalendarza, to jeszcze Wam tylko tu pokażę, o, tak z bliska, że tu na samej górze są figurki Matki Bożej, Józefa, Anioła. Te figurki wykonały moje dzieci z plasteliny. Ale ponieważ chcielibyśmy pokazać Wam, że można te figurki nawet gotowe sobie tu postawić, a można wykonać w inny sposób, to ja już tu przygotowałam dziewczynkom figurki, które można zrobić z papieru. Zobaczcie, one są wykonane na tekturce. Mają tylko taką stópkę, żeby łatwiej nam było je podkleić. I teraz moje dziewczyny zabierają się do pracy i będą kolorować te figurki, a ja zapraszam Was do wykonania kalendarza. Jeżeli nie macie 24 pudełeczek po zapałkach, bo pewnie nie każdy ma w domu tyle zapałek, to zapraszam, żeby się przyglądać, zapamiętać, co po kolei się dzieje, a następnie wykonać taki kalendarz. Co prawda pierwszy tydzień adwentu już mija, ale słuchajcie, jeszcze jest sporo czasu, żeby pochować jakieś niespodzianki w środku, nie? Dziewczyny? Dobra, dziewczynki, tutaj mamy do kolorowania. Ja będę troszeczkę Wam miejsca zabierać. Uwaga! Układamy sobie, tak jak wspomniałam, 6 pudełeczek po zapałkach. One już są wcześniej opróżnione. Układamy, żeby wiedzieć mniej więcej. 1, 2, 3, 4, 5 i jest 6. Szufladki oczywiście, jak się nam do góry przewrócą, nic się nie dzieje, zawsze można je obrócić. Przymierzamy sobie teraz, czy są mniej więcej na środku te pudełeczka. O, zobaczcie, mniej więcej będą. W takim razie zabieramy się do klejenia. Kinga w filmiku mówiła o kleju na gorąco, a ja proponuję, żeby same pudełeczka przyklejać klejem Magiciem, który też świetnie łapie. Przyklejamy tutaj z tej strony sobie jednej, smarujemy klejem. Nie musi być tak mocno dokładnie. Na chwilkę przykładamy, przyciskamy i kolejne pudełeczko. I tak układamy obok siebie 6 pudełeczek. Właśnie. Właśnie, właśnie. Dziewczyny, a czy Wy lubicie święta Bożego Narodzenia? Tak, bardzo uwielbiamy. A dlaczego? Bo dostajemy prezenty i przyjeżdżają do nas koleżanki i ciocie. Koleżanki i ciocie. No a teraz nie przyjadą, bo jest taki troszkę trudniejszy czas. Bo COVID-19. Bo COVID-19, ale i tak będzie fajnie. Słuchajcie, jak udało się już przykleić 6 pudełeczek, to teraz proponuję, żeby przykryć te pudełka, ja już sobie też wcześniej przygotowałam, tekturką, która będzie konkretnie na szerokość tych pudełeczek. O, też smarujemy klejem Magiciem. Będzie się spokojnie trzymać. O. Przyciskamy na chwilkę, przytrzymujemy. I teraz wykonujemy kolejną warstwę pudełeczek, czyli kolejne 6. Przyklejamy klejem Magiciem. Magic. Magiczny. Magiczny klej. Bo jak wyschnie, to będzie taki niewidoczny, nie? To. Czarny mor, spokój. Niech dziś ten klej. Kinia czaruje. Kinia czaruje. A Marysia koloruje. Dokładnie, słuchajcie. Kinia czaruje, Marysia koloruje. A ja przyklejam, kończę już tu. Jasne, że możesz. Ja kończę już tu drugą warstwę. Moi drodzy, skoro mamy już 6. Nie, raczej. Udało się przykleić kolejne 6. Mamy już razem 12 pudełeczek. Znowu powtarzamy tę samą czynność. Będziemy przyklejać. Dobrze. Będziemy przyklejać kolejną. Takim delikatnym. Dobrze. Będziemy przyklejać kolejną deseczkę tekturową. Proszę bardzo. Przyklejamy. Przytrzymamy chwilkę, żeby się nam klej ładnie tutaj docisnął, chwycił. I przyklejamy kolejną warstwę. Kolejne 6 pudełeczek.
One nie muszą być przyczepione do siebie bardzo ciasno. Mogą być delikatnie, ale średnio. Mogą być delikatnie, ale średnio. Tak jest. Ale najważniejsze, żeby było przyczepione. Tak jest, żeby się trzymało. Jak tam wam idzie, dziewczyny, malowanie? Dobrze. Już kończę. Już kończycie? A ja ich jedną. Pięknie, nie szkodzi. Czarno, tylko że nie mam czarnego. To trzeba sobie poszukać. Kiedy mamy już gotową trzecią warstwę domku, w naszym domku, również przyklejamy sobie kolejną deseczkę. Ja koronuję na czarno włosy, bo Maria ma. Słuchajcie, czasami ludzie myślą, że jak dadzą dzieciom zajęcie, to jest cisza i spokój, bo dzieci się zajmują tym zajęciem. A są takie dzieci, które mają bardzo mocno podzielną uwagę i oprócz wykonywania tego zajęcia lubią rozmawiać dużo, opowiadać. Tak właśnie. Kiedy mamy przyklejoną kolejną deseczkę, mamy już tutaj, zobaczcie, trzy piętra w naszym domku. Potrzebne nam jeszcze ostatnie, czwarte piętro. Robię gruzek. Marysia już pomalowała, przygotowane? Prawie. Okay. Ja jeszcze nie skończyłam, robię gruzek. Pracuj. Słuchajcie, pomalowane muszą być dokładnie. Można oczywiście zamiast kredkami pomalować sobie pastelami. Na przykład pastelami, farbkami. Obojętnie, byle żeby było pomalowane. Albo plasteliną. Plasteliny to można wykonać takie ładne figurki. No, bo... A czasami można już takie gotowe, prawda? Tak, zrobić. Kupić i będzie mieć. Tak. Aniołka, Józefa i. Marysiu, policz proszę, ile ja tu już przykleiłam tych pudełeczek, dobrze? Kinia koloruje. Marysia liczy ładnie. Uwaga. Będzie gotowe, czyli ile wszystkich będziemy mieć? 23. I teraz, pięknie, i teraz tym 24. Moi drodzy, kiedy mamy już cztery warstwy, na sam koniec również przyczepiamy deseczkę. A my tu mamy taką deseczkę kartonową, o zobaczcie. One nie muszą być idealnie równo przycięte. Najważniejsze, by przykrywały nasze zapałeczki. Żeby ukryć to, że to są pudełeczka. Ale musi być karton. Najlepiej, żeby to był karton taki troszkę twardszy, ewentualnie jakaś tekturka. Można przytrzymać. To już będzie teraz nasza podłoga od stajenki, którą za chwilkę stworzymy. Teraz zobaczcie. Boki, które, dlatego był potrzebny nam taki długi pasek, bo będziemy robić boki i z tego, co nam zostanie, stworzymy... Piękny będzie Pan Jezus. Z tego, co nam zostanie, stworzymy daszek. Od nas zależy, czy chcemy, żeby on był taki bardzo wysoki. Jeżeli chcemy, żeby był niższy, to go za chwilkę przytniemy. I teraz proponuję użyć kleju na gorąco, dlatego, że klej trzeba gorący. Będzie... Dlatego, że trzeba będzie... Przepraszam Cię, Kinia. Że trzeba będzie przykleić te ścianki tak, żeby one w miarę mocno się trzymały, ale też... żeby nie trzeba było ich zbyt długo przytrzymywać. Oczywiście, jeśli ktoś ma pomysł, może wykorzystać do tego równie dobrze inne pudełka. Tylko fajnie by było, gdyby one miały takie wysuwane szufladki, tak jak właśnie mają nasze pudełeczka po zapałkach. I też ważne jest to, żeby nie były zbyt wielkie, bo jeżeli będą zbyt wielkie, no to wyjdzie nam ogromnych rozmiarów ta szopka. Fajnie, jeśli można ją postawić na przykład na stole, jeżeli ona może pełnić funkcję też takiego przenośnego kalendarza. Bo my czasami ten kalendarz przenosimy, prawda dziewczynki? Tak, skończyłam dwa. Pięknie, to teraz musicie chwilkę poczekać. Uwaga, zobaczcie. No, ciekawe, czy ktoś z Was też w domu zaczął pracę, przynajmniej przygotowanie do szopki naszych figurek. Słuchajcie, a kto w tej szopce może mieszkać, dziewczyny? Marysiu, kto tam może być? Może tam być Jezus, który się narodził, anioł, Józef i Maryja. A jakie zwierzątka? Kotek, ptaszek, biedronka, wąż nie może, bo wąż
skusił Ewę. Skusił Ewę? Tak. Gdzie on skusił tą Ewę? Żeby zjadła jabłko. Żeby zjadła jabłko i się wtedy narobiło w tym świecie, na tym świecie, nie? Dobrze, słuchajcie. Mamy już tu kotek. Kotek jeszcze będzie, tak. A jakieś takie większe zwierzątka mogą być też w stajnicy? Jak myślicie, no, były? Byczek, koń. Byczek, koń? Kto jeszcze był? Krówka. A takie zwierzątko, co jest czasem takie uparte, jak moja córka jedna i druga? Osioł. Osioł, dokładnie. Może być też biedronka i kaczkę i ptaszek. Oczywiście, że może być. I słuchajcie, jak mamy już taki domek, ładny domek, a właściwie taki szkielet tego domku, to teraz warto się zastanowić. Karton jest taki dość elastyczny, pracuje fajnie. Warto się zastanowić, czy chcemy mieć taki duży, czy na przykład krótszy. My, dziewczynki, zrobimy troszkę mniejszy daszek. Co wy na to? Więc obcinamy, taki jak tutaj. On może się ładnie równać nam na środku, ale może być też wykrzywiony z jednej strony, z drugiej strony. Wszystko zależy od pomysłu. Możemy zrobić równy? Możemy. Spróbujmy, zobaczymy, czy nam się uda. O, będzie prawie równy? Tak. Będzie. Ja spróbuję też przykleić tutaj klejem na gorąco, połączyć. Tu się trochę. Ale jeżeli nie chcecie używać kleju na gorąco, spokojnie można to zrobić również taśmą. Dlatego można zrobić to taśmą, bo ten daszek dobrze by było ozdobić. My akurat tutaj, Marysiu, pokaż ten nasz domek. Pokaż ten nasz. Bo my tu mamy gwiazdę betlejemską. Mamy ozdobiony gwiazdą betlejemską. Można również ozdobić właśnie te brzegi siankiem. Jeszcze nie udało nam się zdobyć tego sianka, ale myślę, że wkrótce zdobędziemy i będziemy ozdabiać. Ja tu przygotowałam do ozdobienia, popatrzcie, taką miutową wstążeczkę. Ona jest akurat takiej fajnej szerokości, że można sobie śmiało ją też przykleić. Na gorącym klejem. Może być gorącym klejem, a może być magic. A może być magic, pewnie, że bo tak. Bo magiczny to magiczne. Magiczny to magicznie trzyma, nie? Jak trzyma, to nie puści. Zaraz pokażemy wszystko. I słuchajcie, skoro Kinga już tu powiedziała, że klejem na gorąco, oczywiście, jeśli dzieci chciałyby coś przyklejać klejem na gorąco, to co radzimy? Żeby pod opieką kogo? Dorosłego. Mamy taty, wujka, cioci. A dlaczego pod opieką dorosłego? Bo można się opasić i będzie płacić. I pęcherz. I pęcherz, a ten pęcherz wtedy strasznie boli, prawda? I będzie trzeba przebijać, a dzieci się boją igły, że się mogą pokłuć. No oczywiście, że się boją igły, bo się mogą pokłuć. I z drugiej strony już też przyczepiamy. Właśnie, dziewczyny, my tu nie mamy żadnej gwiazdy, żeby przyczepić. To przyczepimy do góry anioła. Co wy na to? Tak. Dobra. Mojego tutaj aniołka, którego mama rysowała, te ludziki mama. Tak, te ludziki mama wam rysowała, ale wy pięknie pokolorowaliście. Dobra, za chwilkę przyczepimy nasze aniołki. Pewnie, że będzie mógł być. I zobaczcie, mamy wysuwane szufladki. Jasne, dogadamy się, dobra? Mamy wysuwane szufladki. I teraz proponuję wam, można sobie ozdobić te szufladki, na przykład pomalować na różne kolory, żeby każda szufladka była w innym kolorze. Można na przykład przyczepić koraliki, żeby łatwiej było wysuwać, ale to, co bardzo ważne, to trzeba by było napisać tutaj cyferki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uwaga, stop, poczekaj, zaraz będziesz liczyć dalej. Można te cyferki napisać tak, jak mamy je napisane tutaj, czyli od jednego po kolei, ale można też zrobić taki bałaganik, ja już wam pokazuję, bałaganik z tymi cyferkami będzie polegał na tym, że trzeba będzie zastanawiać się, gdzie są jakie cyferki. Mamy, nie rób tak. Czemu? Bo nie chcemy tak. Piszemy cyferki. Jaka jest po 14? 15. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21,
23 i 24. I zobaczcie, tak jak w tych kalendarzach, które zwykle są z czekoladkami, też zrobiliśmy taki troszeczkę bałagan, ale ten bałagan to jest taki twórczy bałagan, bo nasze oczka muszą powysilać się trochę, żeby znaleźć cyferkę z danego dnia. To nie tak, że po kolei, tylko trzeba popatrzeć. A tam było po kolei. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, skoro mamy już gotowe szufladki, patrzcie, jak się fajnie wysuwają. Uwaga, który mamy dzisiaj dzień adwentu, dziewczyny? Czwarty, piąty, który to dzisiaj dzień? Piąty, podpowiadają nam, że piąty. Szukamy cyferki 5. Gdzie jest cyferka numer 5? Tutaj. Tu jest i zobaczcie, pyk i wysuwamy cyferkę numer 5. Nie mamy tam w środku jeszcze zadania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować. Skoro mamy już szkielet naszego domku, to teraz wykorzystamy te figurki, które dziewczynki tu pięknie pokolorowały. I zobaczcie, tu mam z taką nóżką przygotowanego Jezuska, przybliżymy go, żeby go można było zgiąć, żeby był w takim żłobku. Żeby go przyczepić, użyję tutaj taśmy klejącej. Kingusia, czy ty masz Maryję i Józefa przygotowanych? Kinga troszeczkę się załamała, że mama zrobiła bałagan w cyferkach i że będzie trzeba się więcej napracować, żeby odnaleźć cyferkę z danego dnia. Tak? Ale będzie dobrze. Potrzebuję Marię i Józefa. Czy oni są gotowi? Dobrze. Z której strony przykleimy Maryję? Bliziutko Jezuska, nie? Dobra. Bliziutko. Potrzymasz chwilkę? Nie potrzymasz. Ale skoro nie mamy gwiazdy, to myślę, że aniołka przykleimy zaraz do góry. Uwaga, tu mamy Matkę Bożą. Słuchajcie, do naszej pierwszej, do prototypu tej szopki, kalendarza szopki. Ale ten Józef jest piękny, a brodę jaką ma, już taką lekko podstarzałą, białą, pięknie. Tutaj, o, będzie spoglądał na Jezuska może. Do naszej pierwszej szopki, żeby było tak bardziej ciepło i stajenkowo, użyliśmy, jeszcze pokażę tutaj, takiej zielonej roślinki, która nosi nazwę chrobotek. Tą roślinkę można kupić w centrum ogrodniczym, ale równie dobrze można wykorzystać do wyścielenia tej szopki. Sianko. Właśnie, na przykład sianko albo jakąś trawkę. Przykleimy jeszcze aniołka. Aniołka przykleimy tutaj klejem na gorąco. Zobaczcie. Żeby się nie stopił. Nie stopi się. Wiecie co, tak naprawdę do udekorowania tej szopki w środku można wykorzystać jeszcze stworzenie jakichś zwierzątek. O, będzie się trzymał? Pięknie. Jakby to będzie kręcił się, czyli będzie się kręcił. Będzie tańczył i śpiewał, że się Pan Jezus narodził. O, można wykorzystać właśnie albo sianko, albo tego chrobotka, a jeżeli nie mamy nic z tych rzeczy, to na przykład z zielonej bibuły można zrobić też taką podłogę. Nawet w ten sposób, że robić sobie takie, o, jaki sobie kawałek urwę, że robić sobie takie, dziewczyny, pomożecie? Kuleczki. Kinia nie pomoże. Kuleczki i poprzyklejać te kuleczki też. No, różne wielkości mogą być. Mogą być większe. Poprzyklejać je jako trawkę. Zobaczcie, i też będzie ładnie. Nawet możemy przykleić już. Damy troszkę kleju. Tego słynnego kleju na gorąco. Masz trzy. Super. Obrócimy na chwilkę. Zachęcam Was, żeby wykonywać te kalendarze. Mogą być takie większe, Marysiu, nawet, wiesz? Żeby wykonywać te kalendarze właśnie z dziećmi. Kulki są niedokładne, bo kulki są takie troszeczkę jakby trawiaste, wiesz? Jakby taka trawka. Czyli mogą być takie? Mogą być takie większe, pewnie, że mogą być. I takie byle jakie? Takie byle jakie kulki właśnie, dokładnie. Mają być? Mają być. Żeby przypominały takie krzaczki te kulki. Super. Mhm. Jeszcze kuleczki do zrobienia. Słuchajcie, my tu... Przerwa, przepraszam powiedzieć, że coś się wydarzyło.
kulamy sobie kulki, podczas gdy była przez chwilę przerwa techniczna. Ale wiecie, trzeba mieć dużo cierpliwości do tych sprzętów wszelkich różnego typu. A myślę, że to zdalne nauczanie wielu rodziców uczy właśnie takiej cierpliwości i takiego dystansu do tego, że nie musi być wszystko na już, prawda? Żeby się niepotrzebnie nie denerwować. A te kalendarze nasze też mają temu służyć właśnie, żeby pracować nad swoim charakterem. I na przykład, zaraz Wam podamy też kilka pomysłów na zadania, jakie mogą być w środku. Dobrze, słuchajcie, może nie będziemy już tu wszystkiej trawki wyklejać. Tą trawkę można wykleić tak naprawdę nawet w całości, wszędzie, gdzie tylko uznacie, że powinna ona być. Klej na gorąco zostawia nam tu czasem takie włosy anielskie. Kiniu, zwiniesz to, tak? Super, dziękuję Ci. Już Wam pokazuję, jak wygląda nasz prawie że gotowy żółbek stajenka. Słuchajcie, tutaj pokażemy z przodu, zbliżymy. O, zobaczcie, i ta bibułka całkiem fajnie, myślę, wygląda jako taka nasza trawka. Można oczywiście zastosować sianko, można słomę, można jakąś trawę, a czasami nawet choinkę. Wszystko zależy od pomysłu. Wszystko zależy od tego, jaki macie pomysł. Nawet plasteliną można wykleić i też będzie to ładnie wyglądało. Marysia tutaj zadania przygotowuje. Słuchajcie, jakie przykładowe zadania możemy mieć w środku? My akurat... O, co to się tu stało? O, ho, 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 ho. Schowamy szybciutko. My akurat przyjęliśmy taką zasadę, że zadania czytamy wieczorem po wspólnej modlitwie, zanim położymy się wszyscy spać. Uwaga, odstawimy tu nasz robiony. Zanim położymy się wszyscy spać, każde dziecko ma swoją kolejkę losowania. I kiedy losujemy zadanie, Marysia, poproszę Cię, wylosuj jakieś, to już Wam pokazuję, co jest na tej karteczce. W środku nie ma żadnych słodyczy, ale za to jest słowo, które jest kierowane do dzieci. Kinia, jak to jest z tym czytaniem? Kto czyta? Mama albo tata, jakimś starszy brat, albo siostra, to u nich to przeczyta. Pięknie. Słuchajcie, i na przykład wczoraj mieliśmy taki pomysł, żeby przygotować zadanie. Właściwie przez cały adwent przyjęliśmy taką regułę w tym roku, że będziemy przemycać dzieciom każdego dnia fragment Pisma Świętego i zadanie, które, tak jak już wiele razy wspominałam, będzie pomagało kształtować charaktery dzieci. I na przykład tutaj na karteczce mamy fragmencik z Pisma Świętego o tym, jak Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby i nakarmił tłumy ludzi właśnie tymi rozmnożonymi pokarmami. A zadanie, które możecie skorzystać również, zadanie brzmiało tak. Pan Jezus bardzo dba o nas wszystkich. Zadbaj i Ty o swoje rodzeństwo i powiedz im dobre słowo. I zadania te są rozliczane następnego dnia, zanim wylosujemy kolejne zadanie. Kolejną szufladkę, zanim otworzymy, rozliczamy. Słuchajcie, jakie to będą zadania, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Waszej pomysłowości. To mogą być zadania fizyczne takie, zróbcie sobie 5 przysiadów, 10 pompek, poskakać na jednej nodze. To mogą być zadania takie wymagające na przykład sztuki uczenia albo doskonalące sztukę uczenia, czyli przeczytaj wiersz albo poćwicz rozbiory zdania. Powiedz wierszyk o danej literce. Tak jest. Albo jakie jeszcze może być zadanie? Małe, to już od pierwszych palców wałowatne przyszłe i takie idzie, albo jak ukaż mi drugi brzuch, to już nie jest małe, lecz duże B. Pięknie, słuchajcie. To właśnie mogą być takie zadania, które rozwijają nie tylko nasz charakter, ale też nasz umysł, nasz rozum, mózg. Oczywiście, że tak.
korzystając z tego, że udało nam się już, myślę, że jak zaczniecie tworzyć swoje stajenki, też Wam szybciutko wyjdą, pokażemy Wam jeszcze jeden, tak bonusowo, jeszcze jeden sposób wykonania kalendarza. Ten kolejny sposób wymaga, pewnie, że możesz pokazać, wymaga posiadania rolek po papierze toaletowym. Zobaczcie, Marysia tu Wam pokaże. O, my mamy tutaj na kilka dni, nie mamy przygotowanego całego, dlatego że korzystamy z tej naszej szopki. Ale tutaj również może to być taki kalendarz adwentowy, który przyczepi się do ściany, ewentualnie można go przyczepić do drzwi. Jak go zrobić? Bardzo prosty sposób. Wystarczy mieć rolki od papieru toaletowego, zobaczcie, taką oto rolkę. Wystarczy kawałek bibuły. Ja sobie już tu przygotowałam kawałeczek bibuły taki, zobaczcie, taki prostokącik. Owijamy tę rolkę. Wszystko wiem. Tutaj mi podpowiadają, która kamera nas tu chwyta, która pokazuje. Owijamy tę rolkę po papierze toaletowym. Owijamy ją pomalutku. Można sobie pomóc klejem, żeby ona nam się nie odwijała. Końcóweczkę samo można posmarować klejem. I zobaczcie, mamy taki rulonik. I teraz tak, zanim zawiążemy sobie z góry i z dołu ten rulonik, to trzeba pamiętać, żeby do środka włożyć karteczkę z zadaniem. Więc jeśli mamy karteczkę przygotowaną, na przykład ja tutaj wezmę, o, skorzystam z tych karteczek. Mamy karteczkę, wrzucamy ją do środeczka, oczywiście przytrzymujemy na dole, żeby nam nie uciekła. Żeby nam nie uciekła. I teraz odkładamy na dół, bierzemy wstążeczkę, obojętnie jaką, czy to będzie wstążeczka taka, jak do kwiatków się używa, czy to będzie taka wstążeczka tasiemkowa, wszystko zależy od tego, jaki macie na to pomysł. Ja już tu sobie przygotowałam dwa takie fragmenciki i zawiązujemy tak, żeby powstał nam taki cukiereczek, zobaczcie, na kokardkę. Słuchajcie, dziewczyny, czy to jest trudna sztuka zawiązać coś na kokardkę? Nie. Nie? A jak, co można zrobić, żeby się szybko nauczyć? Na czym poćwiczyć? Na czym poćwiczyć? Na bucie. I najlepiej sznurówką czy tasiemką? Sznurówką. I zobaczcie, w środku mam zadanie, tutaj zawiązuję dość mocno, żeby się to nie rozplątało, te tasiemki, o zobaczcie. I stworzyliśmy kokardkę. Można sobie tu poprawić, tak ładnie, żeby było, o, tak rozwinięty ten cukiereczek. Wygląda apetycznie, nie? Ktoś pomyśli, ale baton, jakiś Snickers w środku schowany. Jeśli ktoś chciałby, miałby ochotę, żeby schować sobie tam do środka jakiegoś smakołyka, oczywiście można, tu już się bez problemu zmieści. I teraz, żeby się połapać, zorganizować, który cukierek, które zadanie jest na dany dzień, proponuję tutaj przykleić jakąś naklejkę. Może to być na przykład jakieś wycięte kółeczko z cyferką, może to być kwadracik, może to być serduszko. Co to jeszcze może być, dziewczyny? Jaki macie pomysł? Gwiazdka. My mamy przygotowane gwiazdki. Tak, już przyklejamy gwiazdkę. A co jeszcze oprócz gwiazdki można by przykleić? Krzyż. Chmurkę. Krzyż też? Może być i krzyż. Czy, jak myślicie, czy te cukiereczki powinny być wszystkie w jednym kolorze, czy mogą być kolorowe? Kolorowe. Pewnie mogą być kolorowe. Można. Zielone. No takie świąteczne kolory. Słuchajcie, może być też tak, że na przykład sobie te zadania, które są na dni tygodnia takie powszednie, czyli poniedziałek, wtorek, jak to dalej jest, dziewczyny? Jaki jest kolejny dzień tygodnia po wtorku? Środa. Co po środzie? Czwartek, piątek. A po piątku co jest? Sobota i trzeba robić porządki, nie? Sobota i niedziela i święty Mikołaj! I niedziela, oczywiście, teraz tą niedzielę przyjdzie święty Mikołaj. Te dni, które...
które należą do tygodnia, można sobie zrobić w jednym kolorze, a te, które przypadają na niedzielę, mogą być w takim odświętnym innym kolorze. I kiedy mamy już taki gotowy cukiereczek, to wówczas naklejamy go na tasiemkę. Najlepiej, jeśli ta tasiemka będzie, spójrzcie, taka szersza. Szersza dlatego, że te cukiereczki będą nam się łatwiej trzymały. Ja akurat przyklejam klejem na gorąco, ale można też magiciem, bo to papier do papieru spokojnie chwyci. Marysia podjada. Uważaj, bo się pofarbujesz, bo to zwykła bibuła. Klejem na gorąco, ponieważ ja mam taką tasiemkę, która troszeczkę mi tu prześwituje, ma takie dziurki. Podłożę sobie tutaj tasiemkę. O. I przyklejamy po kolei, mniej więcej na środku, tak żeby było widać nasze gwiazdki z numerami. Chwilę oczywiście trzeba przytrzymać. 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze nam dużo tu brakuje, prawda? I uwaga, po przytrzymaniu tak prezentuje się nasz kalendarz, który można przyczepić na drzwi i każdego dnia jeden z cukiereczków będzie odrywany i będzie wyszukiwany. Bo już się odkleja, tak jest. A on się zaraz przyczepi. I będziemy otwierać i sprawdzać, co tam w środku jest napisane. Brakuje nam zadania, nie szkodzi. Moi drodzy, zachęcamy Was do wspólnego tworzenia kalendarzy adwentowych. Dziewczyny, czy to jest trudna sprawa? Nie, jeśli jest się pod okiem rodziców, to nie. Jeżeli macie chęć, możecie wykonać oczywiście kalendarz, jeden z tych trzech zaproponowanych przez nas. A jeżeli chcielibyście, oj, ktoś tu nam, okej, słuchajcie, czasem się zdarzy awaria, Józef zmęczony położył się spać, aniołowi troszeczkę głowa z przeciążenia, pilnowania się oderwała, ale wszystko naprawimy. Jeżeli macie ochotę, możecie wykonać kalendarz według pomysłów, które zaproponowaliśmy, a jeżeli macie własny pomysł, to zachęcamy, żeby się podzielić. I pod naszym nagraniem w komentarzach można zamieścić zdjęcie. Jeżeli ktoś skorzysta, zapewniam, że jest to świetna zabawa z dziećmi. Nawet można ją przeciągnąć na całe popołudnie. A efekty, jak sami widzicie, są bardzo, bardzo piękne. Pozdrawiamy Was wszystkich i życzymy dobrej pracy. Pozdrawiamy, dziewczyny. Miłej niedzieli. A w niedzielę Święty Mikołaj, więc wszyscy pamiętajcie, grzeczni. Ubrani, pięknie, odświętnie, uśmiechnięci Kinga, żebyście nie dostali rózgi. Oczekujcie Świętego Mikołaja. Myślę, że jeżeli nie przyjdzie sam, no bo wiadomo, starszy człowiek, pandemia, no to na pewno przyśle jakieś elfy, które Wam ukryją gdzieś te prezenciki, bo wierzę mocno, że każdy z Was bardzo, bardzo pracuje nad swoim charakterem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.